sądzi pan o takich rejsach organizowanych w Płocku? No proszę panią, ja jako były pracownik Orlenu, pracowałem 45 lat w petrochemii, w mazowieckich zakładach wcześniej, na końcu w Orleniu, odszedłem na emeryturę. Działałem w klubie seniora przez 9 lat, 3 kadencje. Organizowaliśmy, że tak powiem, zawsze było powodzenia. Na rejsy po Wiśle, turystykę, wypoczynek w czasy. Także jestem bardzo, dlatego dzisiaj jestem tutaj z wnukiem, który specjalnie z Warszawy przyjechał do Płocka, do dziadków, żebyśmy mogli spędzić czas na Wiśle. Tym bardziej, że nad Wisłą byłem wychowany, urodziłem się. W miejscowości Karolewo, gmina Nowy Duninów, to jest nadwiślańskie miejscowości. Czy od tego czasu Wisła zmieniła się w jakiś sposób? Bardzo się zmieniła. Ja pamiętam lata 50., gdzie kąpaliśmy się w Wiśle, gdzie pływaliśmy po Wiśle, gdzie łowiliśmy ryby w Wiśle, no, gdzie kępy, piaszczyste plaże były. Później zaczęła się zmieniać z chwilą uruchomienia mazowieckich zakładów rafineryjnych. Był taki okres martwy, gdzie nie można było za bardzo spożywać rybę z Wisły. Teraz już powróciła do równowagi, smakuje ryba z Wisły. No, także dużo się zmieniło w ekologii, w ochronie przyrody, ochronie środowiska. Także duży jest postęp, no dzięki i Orlenowi. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i życzę udanego rejsu. Ja również dziękuję, pozdrawiam wszystkich płotczeń, pozdrawiam załogę Orlenu, pozdrawiam kierownictwo i klub seniora orlenowski pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Orlen ufundował dla płotczeń, dla turystów rejs po Wiśle. W jakim celu? Chcemy być blisko mieszkańców miasta, chcemy być blisko tego, co jest dla płotczan ważne. To miejsce jest nierozerwalnie związane z Wisłą. Wiemy też, że od pewnego czasu te rejsy z różnych powodów nie funkcjonowały. Pomyśleliśmy więc, że miło będzie otworzyć coś, przynajmniej w takim jednorazowym, czy można powiedzieć dwukrotnym zakresie, co kiedyś było tutaj, co było mile przyjmowane, fajne, atrakcyjne. Więc stąd ten pomysł, żeby te dwa dni świąteczne, czyli dzisiejsza niedziela i świąteczny wtorek 15 sierpnia, poświęcić na to, żeby mieszkańcy Płocka mieli szansę nad tą Wisłę przyjść i tym właśnie pięknym statkiem się przepłynąć. No dzisiaj jest wyjątkowy rejs, jest dlatego wyjątkowy, gdyż PKN Orlen dofinansował nam dzisiaj rejsy, jak również we wtorek najbliższy. Frekwencja jest 100%, bilety sprzedają się, no komplety, komplet pasażerów mamy, także bardzo się cieszymy, że dzisiaj pływamy z Orlenem, no i cena oczywiście też jakby zachęciła do pływania, bo to jest całe jedyne symboliczne 5 zł. Także cieszymy się, że wszyscy będą mogli korzystać z tej atrakcji, a jestem przeszczęśliwy, jak widzę pełen pokład pasażerów. Ile czasu trwają rejsy? Rejsy standardowo trwają 45 minut, nic się nie zmieniło, no oprócz ceny oczywiście. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.